Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Kilka Pytań Do. Dzisiaj zajmujemy się tematyką, która jest bardzo ważna w ostatnim czasie i bardzo zajmuje uwagę płockich przedsiębiorców. Zajmiemy się dzisiaj rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, tak zwanym RODO, które wchodzi w życie 25 maja. Moim gościem i ekspertem w tej dziedzinie jest adwokat Krzysztof Miedziński, specjalizujący się w prawie handlowym, gospodarczym, wykładowca akademicki, nauczyciel w płockich liceach i teraz już człowiek przeszkolony profesjonalnie w zakresie RODO. Witam panie mecenasie. Dzień dobry panie redaktor. Panie mecenasie, co to jest RODO? RODO. RODO jest to rozporządzenie, pewien skrót. Dotyczy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych. Mhm. Tak? Czyli 25 maja 2018 roku wchodzi w życie i jest bezpośrednio stosowalna również na terenie naszego kraju, bo na terenie całej Unii Europejskiej, są bezpośrednio stosowane przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Tylko my to już mamy. Tak, my to już mamy, mamy ustawę o ochronie danych osobowych. Natomiast w praktyce ta ustawa nie funkcjonuje. Mamy taką instytucję jak Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który jest powołany do tego, żeby właśnie tym się zajmować. Natomiast w praktyce no, nie działa to tak, jak powinno. I nie tylko u nas, ale na terenie całej Unii Europejskiej. Czyli to RODO jest takim udoskonaleniem tego, co dzisiaj już funkcjonuje? Na gruncie naszego prawa polskiego tak, może nie udoskonaleniem, ale tak jakby uzupełnieniem tak i wprowadzeniem również nowych kilku instytucji. Natomiast służy to ujednoliceniu ochrony danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej, bo takie same przepisy obowiązują w Polsce, w Hiszpanii i w Niemczech, czyli na terenie całej Unii Europejskiej. Do kogo kierowana jest RODO? RODO kierowane jest generalnie do wszystkich, których dotyczy, których w jakiś sposób przetwarzają dane osobowe. Przede wszystkim, no oczywiście jakieś tam organy sektora publicznego jak najbardziej też, ale przede wszystkim dotyczy, tutaj rozmawiamy o przedsiębiorcach, zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorców. Tak? Może powiem jeszcze dwa zdania, dlaczego, po co to całe robią. Tak. Tak. Bo generalnie, ja tu przepraszam jeszcze tylko wtrącę, bo generalnie płoccy przedsiębiorcy, zresztą pewnie nie tylko polscy, przedsiębiorcy mają poczucie, że jest to niepotrzebne. Jak rozmawiam z ludźmi, takie jest przekonanie. Tak. Dlatego rzeczywiście jednak warto powiedzieć dlaczego. Jasne, natomiast wycieki informacji mają miejsce. I zdarzają się bardzo często. Są to wycieki zarówno celowe, jak i niecelowe. I właśnie po to, żeby w jakiś sposób to uregulować, co w takiej sytuacji przedsiębiorca ma zrobić, żeby zapewnić bezpieczeństwo tego klienta, tego przedsiębiorcy, żeby wprowadzić profesjonalizm w działaniach przedsiębiorcy i ochronić tego potencjalnego klienta, te przepisy są wprowadzane. I tak jak powiedziałem, dotyczą zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorców. Każdy powinien wprowadzić te przepisy w swojej firmie. Zakładam, że duże firmy sobie poradzą, bo mają na to budżet. Zakładam, że strefa budżetowa również sobie poradzi. Natomiast chciałabym się tutaj skupić na małych przedsiębiorcach, na osobach, które mają firmy, nie wiem, jedno, dwuosobowe, które prowadzą na przykład małe sklepiki, ale od czasu do czasu przyjdzie ktoś i powie, poproszę fakturę. Bo do momentu, kiedy to jest tylko paragon i zwykła sprzedaż, to właściwie nie mamy problemu, prawda? Natomiast ten problem jakby pojawia się w momencie, kiedy ktoś mówi, poproszę fakturę. I takie prawo ma. Jak najbardziej. Jak może tak bardziej praktycznie możemy zabezpieczać te dane osobowe? Generalnie właśnie RODO dotyczy danych osobowych, tak? Więc wszystko, co jest związane z ochroną tych danych osobowych, powinien ten przedsiębiorca mały bądź średni bądź duży wprowadzić. Tak? Czyli należy sobie zadać pytanie, jak ja w swojej firmie chronię dane osobowe.
I właśnie RODO ma na celu w jakiś sposób zmaterializowanie to, czyli stworzenie odpowiednich procedur, po pierwsze na identyfikację ryzyka, czyli w jaki sposób w tej mojej firmie te dane osobowe przetwarzam, w jaki sposób je chronię, co z tymi danymi może się stać. Tak? Analizą tego ryzyka, czyli jak, właśnie to, co powiedziałem, co z tym może się zdać i postępowanie z tym ryzykiem, czyli co w sytuacji, kiedy już się stało. Tak. Tak? I mam stworzyć taką procedurę, która mówi, w taki sposób to ryzyko analizuję, to w mojej firmie potencjalnie może się zdarzyć, jeżeli coś takiego się zdarzy, to ja z tym ryzykiem w taki sposób postępuję, bo mam na to stworzone procedury. I ten zbiór procedur, tak, 25 maja każdy przedsiębiorca powinien mieć w formie pisemnej w miejscu prowadzenia działalności. Ja powiem tak, generalnie jest kilka dokumentów, które trzeba mieć, kilka dokumentów, których nie trzeba mieć, w zależności od tego, jak przetwarzamy te dane osobowe, czy w ogóle przetwarzamy dane osobowe, bo niektórzy nie przetwarzają danych osobowych, tak? Na przykład, nie wiem, jeżeli... Ale przetwarzają, czyli fakt wypełnienia faktury to już jest przetwarzanie danych osobowych, czy dopiero jak puszczam to ja dalej? Ja powiem tak, w mojej ocenie sam fakt od czasu do czasu wypełnienia faktury nie jest jakby tą czynnością, która podlega tutaj pod RODO, tak? Oczywiście jest w jakiś sposób przetwarzaniem danych osobowych, natomiast w takich sytuacjach, no, do takich jednorazowych czasami czynności tych odpowiednich procedur nie musimy tworzyć. Natomiast w sytuacji, tak jak powiedziałem, kiedy na przykład jesteśmy fryzjerką, tak, i dzwonią do nas nasi potencjalne klientki, tak, i my zapisujemy sobie dane osobowe w naszym zeszycie, na przykład imię, nazwisko, numer telefonu, tak? Czyli takie dane, które mogą zidentyfikować tę daną osobę. To już powinniśmy mieć procedurę pod to stworzoną. Czyli na przykład wszystkie dane dotyczące moich klientek wpisuję w kalendarzu wraz z numerami telefonu. Kalendarz trzymam w półce zamkniętym, tak, w półce zamkniętej albo na zapleczu, w sytuacji, kiedy wychodzę z pracy, zamykam go na klucz. Tak? Co w sytuacji, kiedy na przykład dokona się kradzieży. Tak? Te wszystkie rzeczy powinienem w mojej procedurze ochrony danych osobowych opisać. Tak? Żeby nie było na przykład takich sytuacji, że dzwonię do lekarza, chcę się umówić na wizytę i mój pracownik mówi tak, pani Kowalska to na godzinę, Anna to na godzinę 14, jest umówiona, już wpisuje na 14 do doktora takiego i takiego na takie i takie badanie. Tak? To jest naruszenie danych osobowych, danych nawet wrażliwych, bo to są dane medyczne. Mhm. I takich sytuacji po prostu nie powinno mieć miejsca. I po to też są szkolenia dla pracowników. No właśnie, bo te szkolenia też są różne. Ja znalazłam w internecie bardzo różne oferty za bardzo różne pieniądze. Są oferty firm, które jakby proponują przedsiębiorcom opiekę nad tymi danymi osobowymi, bo to jest, rozumiem, działalność ciągła, czy oni przychodzą raz, stwarzają procedury pod tą daną firmę, biorą za to kilka tysięcy złotych, bo to tyle kosztuje i mówią okej, masz zrobione i ty jako przedsiębiorca masz już święty spokój, czy nie? Generalnie sytuacja wygląda tak, że te procedury tak jakby są najważniejsze. Natomiast i za to te firmy biorą... Dzisiaj te pieniądze. Tak, te pieniądze. Niemałe. Niemałe. Tak? Natomiast oczywiście później ktoś musi o to dbać, o te dane osobowe. Później ktoś musi być może nawet nie administratorem, bo administratorem danych osobowych jest zawsze przedsiębiorca, czyli ten, kto tymi danymi w jakiś sposób, te dane w jakiś sposób przetwarza. Tak? To jest przedsiębiorca z administratorem danych osobowych. Natomiast warto powołać, i tutaj przepisy też mówią, w pewnych sytuacjach trzeba, w niektórych nie trzeba, inspektora ochrony danych osobowych. Czyli na przykład firmy, które dużo na tych danych osobowych pracują, które profesjonalnie się zajmują w jakiś sposób tym przetwarzaniem. Ale to już są te większe, tak? Chyba, prawda? Nie, są również mniejsi przedsiębiorcy, to muszą powołać takiego inspektora. Natomiast i to też jest oferowane. Czyli odpowiadając na pytanie, ciągłość w
tej ochronie danych osobowych polega na właśnie na zatrudnieniu, powołaniu inspektora ochrony danych osobowych, który będzie dbał w naszej firmie o to, że te dane osobowe są w odpowiedni sposób chronione. Nie musimy tego robić, jeżeli jesteśmy takim zwykłą firmą, która nie zajmuje się tym na co dzień kwestiami związanymi z danych osobowych, natomiast no, tego dotyczą te oferty. Czyli jakby właściciel... Może robić to sam. Potrzebuje do tego jakichś szkoleń, certyfikatów. Certyfikatów do tego nie potrzebuje żadnych, natomiast jak najbardziej szkolić się zawsze trzeba. Mhm. Tak? Więc żeby wiedział, w jaki sposób zabezpieczyć te swoje dane. No bo to jest też coś, co znalazłam w online, czyli takie szkolenia, które z kolei są dużo tańsze, 300 zł. I to są szkolenia, które mówią, okej, okay, tu masz zestaw jakby przepisów, płacisz tak. 300 zł, dajemy ci potem certyfikat. Certyfikat do niczego nam nie jest potrzebny, prawdopodobnie te szkolenia dotyczą właśnie tworzenia tej polityki, czyli na przykład stworzenia polityki bezpieczeństwa, tej całej procedury stworzenia polityki bezpieczeństwa, stworzenia rejestru czynności przetwarzania, czyli kto jest administratorem tych danych osobowych, to jest dokument, który powinniśmy mieć, kto jest administratorem danych osobowych, po co te dane osobowe są zbierane, jak usunąć te dane, że mam prawo wglądu do tych danych, czyli informacje dla mojego klienta, że podając mi te dane osobowe, w takim i takim celu one będą wykorzystane, bo jest to związane właśnie z moją działalnością gospodarczą i w jaki sposób mogę je modyfikować, w jaki sposób mogę je usunąć, w jaki sposób mam prawo wglądu. Każdemu człowiekowi, który podaje mi takie dane, który podaje przedsiębiorcy takie dane, ten przedsiębiorca ma obowiązek jakby powiedzieć tą formułkę. Moim zdaniem tak. Mhm. Powinien być stworzony właśnie pod to i powinien być stworzony właśnie taka procedura, która wskazuje, co z tymi danymi osobowymi, które podaje mi mój potencjalny klient. Na przykład w celu otrzymania faktury. Na przykład w celu otrzymania faktury się dzieje. Czy są usuwane, czy są na przykład dawane dalej do księgowej, tak, czy się zgadza na to, żebym ja udostępniał je dalej, sprzedawał w jakiś sposób, tak? Czy to robimy na piśmie, czy wystarczy, że poinformujemy? Bo... Ja powiem tak, ja uważam, że powinno być to na piśmie zrobione. Nawet... To wynika pewnie z pana zawodu, panie mecenasie. Tak, ale tak jakby to też chroni nas jako przedsiębiorców, tak? Tylko, że zaraz nic innego nie będziemy robić. Kurczę. Zgadzam się. Ja przynajmniej 1,5 dnia w miesiącu spędzam nad kwestiami księgowymi, tak? To jest w ogóle niezwiązane z moją księgowe pracą. To księgowe, ale tak. Tu jest jakby takie... Ale wystarczy stworzyć sobie formularz, formularz, że informuje, że będzie to, informuje, że to dane są potrzebne i po to administratorem danych osobowych jest taka firma i tak jakby pokazywać to klientom, ale ważne jest to, że klient musi mieć jasność, tak, że to nie może być na zasadzie zaznaczania krzyżyków, znaczy... Przepis nie zabrania, ale ważne jest to, żeby klient miał świadomość, po co nam te dane udostępnia i co więcej, powinniśmy tylko takie dane uzyskiwać od klienta, które są konieczne do naszej firmy. Tak? Czyli na przykład, jeżeli nie wiem, przychodzimy do lekarza, to już nie musimy mówić na przykład, czym się interesuje, jakie mam zainteresowania. Tak? Są takie przecież, są takie przykłady. Na przykład u dentystów, tak? Żeby dentysta mógł puścić odpowiednią muzykę, na przykład jak przyjdzie się na wizytę, tak? Więc tak to wygląda. Kto w razie czego, kto kontroluje to, czy przedsiębiorca wprowadził RODO, czy nie wprowadził? Jakie kary ewentualnie grożą przedsiębiorcom? Powiem tak, kontroluje to jeszcze w tej chwili Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, natomiast będzie powołany nowy urząd, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, tak zwany PUODO. No i on będzie miał swoje jednostki terenowe, gdzie będą urzędnicy, którzy będą się zajmowali kontrolowaniem tego i sprawdzaniem, bo moim zdaniem polityka państwa nie będzie polegała na tym, żeby nałożyć na kogoś karę, tak? Bo to jest coś nowego, każdy się uczy. Tak? Wychodźmy z założenia, że oni są od tego, żeby nam pomóc. Oczywiście jak nie będziemy mieli w ogóle nic,
no to karę możemy dostać. Kary są bardzo duże, nawet do 10 milionów euro, do 20 milionów euro, kiedy nie wprowadzimy tych zaleceń, które ten kontrolujący na nas nałoży, tak? Ale generalnie są to różnego rodzaju upomnienia, ostrzeżenia, przypomnienia, że trzeba pewne rzeczy zrobić. Więc to moim zdaniem nie będzie wyglądało tak, że po 25 maja przyjdziemy i od razu przyjdzie kontrola, nie mamy rejestru jakiegoś, kara. Tak? Więc tak to moim zdaniem nie będzie wyglądało. Gdzie ja znajdę te informacje? W internecie na temat RODO? W internecie jak najbardziej znajdziemy informacje na temat RODO. Ja taką praktyczną wskazówkę bym dał. Ja bym dał taką praktyczną wskazówkę, żeby każdy sobie ściągnął informację dotyczącą poszczególnych procedur, które w firmie muszę stworzyć. A skąd to ściągnąć? To w internecie jak najbardziej będzie. Na przykład politykę bezpieczeństwa, ten właśnie rejestr czynności przetwarzania, nie wiem, szkolenia dla pracowników. I takie w punktach sobie wypisał te rzeczy, które musi zrobić. A później na zasadzie, co w mojej firmie potrzeba, nawet swoimi słowami napisał. Tak? I to w mojej ocenie będzie już wystarczające, żeby spełnić wszystkie wymagania. Panie mecenasie, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że rozjaśniliśmy Państwu troszeczkę informacje na temat RODO. Moim gościem był adwokat Krzysztof Miedziński. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję Panie.